na tę 40 w Samokowie, to sobie z przyjemnością wejdę. Chciałbym zobaczyć miejscowość Dupnica i zrobić sobie tam zdjęcie przed tym. Can you please tell me if you have just one hour in Sofia, what would you visit here? So the seaside, big cathedral, main street, Victoria Boulevard. No dobrze, to wiemy już, co warto zobaczyć w Sofii, ale teraz powiemy wam, co my będziemy oglądać i tutaj żadnej niespodzianki nie ma, bo będziemy oglądali skocznie. No shit, Sherlock. Może dopiero odtąd jest. Nie można było zaparkować, bo odpadał tynk ze ścian. Nie, pan powiedział no, no. Zasada numer jeden w zwiedzaniu Sofii to absolutny brak samochodów w centrum. Okazuje się, że parkometry tutaj nie istnieją, a kupno biletu w kiosku czy też na stacji metra, jak opisywano to w internecie, jest większym problemem niż się wydaje, więc uciekamy z centrum i rzeczywiście jedziemy na to, co było w planach pierwotnie, czyli na skocznie, ale jeszcze Stadion Lewskiego Sofia warto zobaczyć przed wyjazdem. Kto wie, czy gdyby w 92, 4 albo w 2014 roku Sofia jednak otrzymała organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich, to na tym stadionie odbywałaby się ceremonia otwarcia i zakończenia tej imprezy. Niestety trzykrotna porażka sprawiła, że Bułgarzy już czwarty raz o te igrzyska się nie starali, a szkoda, bo Sofia jest jedną z najwyżej położonych stolic w Europie. No wymieńmy te wyższe. Madryt leży trochę wyżej, Andorra pewnie leży trochę wyżej, ale poza tym Sofia dysponuje górami, a to jest najważniejsze. I gdyby któreś zimowe igrzyska odbyły się tutaj, a nie w Albertville, Lillehammer albo Sochi, to pewnie część dyscyplin nie odbywałaby się w kurortach dookoła Sofii, tylko w górach, których także wokół tego miasta nie brakuje. Między innymi tak miało być właśnie ze skokami narciarskimi. Plany konstrukcyjne były już tak zaawansowane, że wiemy nawet dokładnie, gdzie te obiekty miały zostać postawione. Nie ma igrzysk, nie ma skoczni. Skoczek w Sofii. Ktoś by się spodziewał. Chyba rzeczywiście na poważnie traktowali te zimowe kandydatury olimpijskie. Jutro dwa miejsca w Sofii, potem Samokow. Po Samokowie robimy Borowec. A po Borowcu Pamporowo. I to tyle, jeśli chodzi o skocznie w Bułgarii, bo dużo tego nie ma. Jest jeszcze jakieś jedno miejsce, nie pamiętam jak się nazywało, ale tam nie mamy absolutnie żadnych danych. Od której skoczni zaczynamy? Od tych czynnych czy nieczynnych? Bo jak od nieczynnych, to będzie to ciąć. Nie wiem, to tam obojętne. Które pierwsze, ważne, żeby były obie. Czy to jest największa działająca skocznia w Bułgarii? Tak. K15. Ja cięż nie. O cholera, ale krzywo. O Jezu, jakie to jest pokraczne. Fajny próg. A to nie jest sztuczna trawa z jakiegoś boiska? Tak to wygląda. Z liniami. Z liniami jeszcze, no. Wszystko z odzysku. Wylądowaliśmy w Bułgarii z kilku powodów. Po pierwsze, byliśmy po prostu ciekawi, jak wyglądają tutaj skoki narciarskie. Po drugie, przecież od lat rozwija się kariera bułgarskiego jedynaka, czyli Władimira Zograwskiego, który kiedyś nawet twierdził w wywiadach, że w swoim kraju jest bardzo popularny. Trzeci powód to oczywiście Grzegorz Sobczyk i Andrzej Zapotoczny, czyli dwaj trenerzy. No, 10 days. Here? Yes. They were here? Vladi i Andrzej. Byli tutaj, fajnie. Her father and my father, they are brothers. Cousin. Okay. Cousin. Cousin. Yes. Yes. Cousin of Vladi. Cousin, yeah. Yeah, great. Ale czwarty powód jest taki, że podobno Polska ma systemowo zacząć pomagać Bułgarom w rozwijaniu swoich skokowych umiejętności. Na pewno historia bułgarskich skoków prezentowała się znacznie bardziej okazale niż te dwie tutaj nowe, lecz niezbyt urodziwe skocznie. Mieli kilku ciekawych skoczków. Mieli dwukrotnie uniwersjadę w Borowcu. Także kiedyś Bułgarzy nie byli aż takimi outsiderami. Cały obraz tego, co tutaj
się dzieje jest dość przykry. Myślę, że Polacy wielokrotnie budowali już bardziej ambitne skocznie narciarskie, amatorskie, takie bez profili, bez dokładnych planów i bez wielkiego zaplecza finansowego. Czy uważasz, że więcej sensu ma szkolenie dzieciaków na czymś tak dziwnym, czy na będącej w kiepskim stanie, ale jednak mającej sensowny profil skoczni w Krzemień? Schody się by uginały pod nami metalowe, no ale tam przynajmniej i przejście w próg, i ten próg, i profil ze skoku, to może było wszystko przestarzałe, ale miało ręce i nogi. Tutaj to jest tak od czapy. Ośrodek numer 2 w Sofii to Czernia Kos, czyli obiekty 60 i 25-metrowe, wybudowane jeszcze przed wojną. Co ciekawe, na inauguracji było tutaj 25 tysięcy ludzi, w tym jakiś książę podobno. To była jedna ze skoczni największych w Europie w swoim okresie, na której był Igielit. Ja nie idę, panowie. Dobra, to sobie tam poczylujcie trochę. Rybki połówcie albo co. Damy znać, co i jak. Pora dla konesera. Nie wszyscy mieli ochotę iść oglądać krzaki. Two hours later. Idzie pod deski, idzie. Brawo! Jak było? Niech żałują. Tu będzie truk, nie? To już tylko koneser. No tak, jest nieźle i jest kreska podporowa. Ale i taką późną jesienią, zimą, no byłoby. To jest mocno. Pierwszy pojedynek o nocleg na Żyk. Proszę! Ale do trzech. Żyk. Już! Żyk. Uwaga. Jest! Jest! I po łóżku. Sorry, sir. How to pronounce this name, Bonchuk? Bonchuk, yeah. This is correct, Bonchuk. In Dupnica. Yes. Mega old school. Tunele to było zawsze coś, co mnie tak jarało i ten tunel, który wychodzi z poziomu minus 1, mega zajebisty. Przystanek numer 3 na naszej skokowej mapie, czyli Czernia Kos, ale już nie w Sofii, tylko w Samokowie, w którym urodził się, wychował Władimir Brejczew, chyba najsłynniejszy skoczek z tych okolic, o którym nawet napisano piosenkę. Ale teraz te nowe czasy dotyczą przede wszystkim Władimira Zograwskiego, czyli mistrza świata juniorów z 2011 roku. Prawdopodobnie nieraz te drzwi pokonywał, no ale obiekty same w sobie pozostawiają wiele do życzenia. Ten kompleks przeszedł modernizację w 2018 roku. No i podobno tutaj wychowują się następcy Władiego, Władimir Zograwski, Władimir Brej... Następcy dwóch Władimirów. A nie na dupie! No. Nie rób tego, kozo, nie, bo sobie nogi przypalisz albo dłonie. Jest okej, nie boli aż tak. Właściwie jak się na orliku wypierdolisz kolanem, to bardziej boli. Przepraszam. Ale było fajnie i mam tylko to zdarte. We was climbing on the stairs from the left side, not from here. Uh-huh. But now it's collapsed. Yeah. I start a career on this hill. The name was Pioneer. My name is Georgi Żarku from Bulgarian ski jumping team. Ex-ski jumper, of course. I just want to invite you in our Bulgarian national
ski jumping center. One of the bold ski centers. So this is the birthplace of Vladimir Zugravsky. I grow up here as well. Many jumpers grow up. Vladimir Brejchev, Valentin Buzhichkov, many, many jumpers. When you have a problem with contact, typing all the time, you know, until you are receiving the... This is Ingebrigtsen. First time in my life, I see myself from the side, from my first world championship. Looks scary. Were you scared? Not really. Oh, Ellen, this Ellen is made by Anders Goldberger. Wow! George, you couldn't reach that. Pretty upright in the air. Yeah, it was. So, but it's only two coaches working in Bulgaria. Me and my colleague Dimitar. How many people are practicing ski jumping right in now Bulgaria? In Bulgaria? Around 30 altogether, like the new generations. Now in Bulgaria, there is no one professional jumping hills, only hills for the kids, you know, which we call the just hop jumping hills, 10 meters, 15 meters. This is the all we have. Every country trying to build a new project, the new hills. Even Romania, they have a 6 hills at least. From my time, which we have 25 years ago, it was the last time when we jump on the big hill in Borowiec. On zaczyna gadać o czymś i my wszystko wiemy. Dokładnie, zawsze. Tak, to jest zawsze. My jeszcze poprawiacie to. Dokładamy to do tej wiedzy. Tak, to jest od siebie, to jest hit zawsze. Możliwość podróżowania w taki sposób, gdzie spotykasz nagle człowieka, którego chciałeś złapać, ale nie było to możliwe, a nagle się okazuje, że on przychodzi do ciebie na obiad, opowiada ci historię i w ogóle, że jest tak życzliwy jeszcze w tym wszystkim. Hey boys, I'm really glad we met each other. Yeah, you know, absolutely. It's just... In a few minutes start the organizing. Yeah, to jest chyba najlepsza część skoczniołazostwa. GoPro start recording. 31 maja 2023. Borowiec, zaczynamy. Hey. 87, 88, 89, 19, it was covered with plastic. We met the one day, Saturday, we met the competition in Chernyakhovsk. Chernyakhovsk, yeah. Next day we made the plastic competition here in Borowiec. Our sports school was really strong. With a lot of athletes, you know, ski jumpers, alpine skiers, cross country, you know. Now, this it was the biggest school on the Balkans. From 2001, no one is jumping Borowiec. Wydaje się, że tutaj jest kilka tygodni roboty i dałoby się ją przywrócić do użytku, oczywiście na starym profilu, no ale... I think, you know, it's come the new era of, you know, when the communist gone and the democracy, so they couldn't make any protection of this. Of these hills, you know, just no one working there, no one protecting the hill. So this lift is still working. I mean, still working. How it's work? Like manually, I can move the lift with the rotor. If I going up there and start walking on this rotor, you can see how the lift is moving. I will try doing this. You want to try it now? Yeah. You can step here easily, no problem. To get there, up there and just using the tower as a, you know, extra support. I'm fine. You sure? Weź tam. Wait. Gabor, żeby ten. Good job. Yes. Okay, start moving this flying wheel. Go. Is it moving? Actually not. Okay. Yeah, go. So the lift start moving. Well done now. Oh, cool.
wiecie. The lift was working till 2001, I think. But a się skończy. Po 20 latach nieużywania skocznia w Borowcu znowu może działać. 2 hours later. We hold it. Don't worry. Yeah. Trust me completely. So tomorrow you can climb up. You see the small tracks there? Yeah. Okay. And in the middle, in front of the tower, you can go on the right and you can reach it. But be careful because there is no protection guard. I think we will do it. We definitely do it today. Ja pierdolę, to jest chyba, to jest żmija raczej. Sponsorem dzisiejszej wycieczki z PZU. Dobra, to już był punkt K, czy nie? Mógł być. Tak. Chyba tak, no. Tu. Albo niżej może. Patrząc na stary profil, no to P jest gdzieś tu, no. Czyli tutaj gdzieś K. Mi się wydaje, że w ogóle ten mówił, że drugą stroną chyba się wchodzi tam. Bo tam są schody. No. Ale tu też. Dam panu GoPro. A jak będzie źle, to się cofnę i ch**a, no, 42 i ten... Ładować na siłę. Spokojnie, weź sobie pan albo do ręki, albo na głowę. Na czwartym jest już barierka, więc będzie to może trochę łatwiej się przemóc. Hehe. Tak więc tutaj widać zeskok, no i stąd mieli perfekcyjny widok na lądowanie. Przypominam wszystkim, którzy oglądają ten film, żeby uważali ze mną, siedząc wygodnie w fotelu. Udało się. Uff. Wrażenie, co? No, wyjątkowo. Ale ładna jest, nowa w miarę. Sam fakt, że to jest skocznia w Bułgarii, to już potęguje wrażenie. I jest tak jak mówisz, stosunkowo nowa, ale tak samo jest w trawniku. Właśnie. Nawet chyba jeszcze lepiej. Tutaj jest fajniej niż w trawniku, ale trawnik wygląda lepiej. There is a project which the sport school in Zakopane will help on the two kids from Bulgaria, two girls. Communication between Bulgarians and Polish are more easy than the Slovenians. And hopefully we can get the new project hills here to start, working more with the kids, with the more professional trainings like you have in Zakopane, in Shirk. And hopefully this dream will come true soon.